środkową, bo jesteście wysocy. Wy będziecie stały trochę bliżej, robiąc wypad do linii bocznej. We środki rzucić, tak? Albo będzie to wejście, albo będzie tylko wypad, czyli stąd tu. Można się podeprzeć. Wy możecie czekać na lot, ale w tej pozycji, jak lotka doleci do tej strefy, należy podciąć lot. Tak? Ja będę sobie stał, a ty rzucasz w tą strefę. Rzucaj na niebieskie. Teraz już lepiej było. Prostym ruchem. Bez takiego chaosu, dobra? Bo ta lotka leci jak zwariowana. O! Tak. A teraz będę w pozycji takiej, której wy możecie ćwiczyć. Taki wypad, lotka się do rakiety. Tak? Tak czekam. Tak podcinam. Jeszcze raz. Tak podcinam. Dlaczego tak? Rzuć lotkę. Dlatego, że z tej do rakiety, dobra? Że z tej pozycji mogę zagrać kontrę, tylko troszeczkę podniosłem, płaską lotkę. Rzuć jeszcze raz. Jeszcze bardziej spłaszczona. Mogę zagrać kontrę. Mogę zagrać wyrzut z jednej pozycji. Mój przeciwnik nie ma prawa domyślać się, co ja kombinuję. Dlatego przygotowuję jedną pozycję. I teraz rzucasz. I teraz robimy podcięcie, bo ćwiczymy dzisiaj podcięcie. Lotka ma się oprzeć o noczek. Przed zamykaniem palców w kierunku do siatki. Ten ruch. Ten ruch. Będzie szybki, krótki, będzie mocne podcięcie i odbicie i wysoka lotka staczająca się po tarczy. Czy coś jeszcze wytłumaczyć? Jasne? No to ćwiczymy. Ile macie? Ja mam 40. Aha.
przyklei środkę do rakiety w tej pozycji. I tak spokojnie próbuj. Otwierasz duże palce. Ale nie rzucaj chaotycznie. Ta lotka ma lecieć prosto. Jak będziesz trzymał ją gdzieś tam i otworzysz palce, to nie zahaczysz. Nie, nie czekaj do skrótu. Masz mieć pozycję zasadniczą. Masz mieć tą pozycję zasadniczą. Z tego wychodzisz. Do pozycji przygotowania. Doszedłeś, czekasz, lotka nadrapuje, masz to wcięcie. Dobrze, to było dobre. Nie wyszło. Pionowo trzymasz do samego końca. Za wcześnie kładziesz w poziom. Trzymaj pionowo. O tak. I to jest to. To, że nie doleciało, nie ma znaczenia. Pionowo. O tak. W ostatnim momencie. I to jest to. Ile wam zostało? Ja się poszłam 20, czy jeszcze 30. Aha. Kolano odstawiasz w bok. Nie, już byłeś przygotowany z tacą jak kelner. Ty masz być przygotowany do obrony, której przeciwnik nie odczytuje. Dobrze. Lotka poszła, gdzie poszła, stanąłeś, gdzie stanąłeś. Za wcześnie odchylasz rakietę. Czekaj do ostatniego momentu. Teraz już było lepiej. Jeszcze ułamek sekundy poczekaj. Rozluźnij duże palce. Wtedy one ci pozwolą szybko zrobić zamknięcie. Tak czasami też można. Było podcięcie, było słychać. Jeszcze ułamek sekundy później. Wyczekuj do samego końca. Dobrze, dobrze, dobrze próbujesz. Nie wyszło, trudno, ale czekałeś. O to tu chodzi. To będzie ostatnia piątka. Czekaj nie jak kelner, tylko z rakietą do obrony w ogóle.